Witam. Nazywam się Sławomir Majda. Zapraszam na gawędę poświęconą wszechjasnowidzeniu i wszechjasnosłyszeniu. Prowadzę portal internetowy poświęcony medytacjom, modlitwom, uzdrawianiu relacji z własną duszą, a także nawiązywaniu bezpośredniej relacji z Bogiem. 25 lat temu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tak od osób bezpośrednio ze mną związanych o tym, że one gdzieś były i spotkały kilku jasnowidzących, no to zrobiłem taki gest na jakby przeczący temu, co te osoby mówiły. No, według mnie nie było takich osób. Minęło sporo czasu. No, sam nie przedstawiam się ani jako osoba jasnowidząca, ani jako jasnosłysząca. Mówię, że mam wglądy i to jest tak najbliższe prawdy, ponieważ no, nie potrafię zobaczyć czegoś na żądanie. Nie potrafię ani zobaczyć energii, ani tam no, jakichś wglądów specjalnie, o tak, pstryk i są. Natomiast są takie osoby, które tak, taki dar, taką umiejętność posiadają. Jak w tym gronie znajdują się osoby, które są jasnowidzące, znaczy wszechjasnowidzące i wszechjasnosłyszące. Spotkałem sporo osób, które mogły mieć o sobie taką opinię. Znam ich, no nie wiem, może nawet kilkaset już w tej chwili. Jest to spora liczba. I osoby takie, no, mają jedną cechę wspólną. Nie weryfikują tego z nikim. Nie chcą, bądź nie potrafią, bądź nie mogą też no, zweryfikować tego w żaden sposób, co im się pokazało lub co usłyszeli. Jest to często też droga stwarzania sobie innym problemów, no bo jeśli nie ma weryfikacji, nikt nie podpowiedział, nikt nie skorygował, nikt nie dopowiedział, co jeszcze nie widzisz, no to można wpaść na pomysł o własnej nieomylności. Jest to prosta też droga do upadku, w tym karmicznego dla duszy. Często sporo dusz, które działa na poziomie astralnym, świadomie wprowadza ludzi w błąd. Często robią też to własne ich dusze. Podają nieprawdziwe informacje, podają fałszywe wglądy. Część osób ma coś w rodzaju telebimów, czy powiedzmy ekrany maleńkie, na których wyświetlane są im obrazy, no i z tego tytułu ludzie wnioskują, że no, te ich wglądy są bezpieczne. Część z tych wglądów rzeczywiście się potwierdza, część zapowiedzi dotyczących przyszłości, przeszłości się potwierdza, ale no, warto patrzeć na całokształt, jak się komuś układa z tym jego widzeniem w relacjach z bliskimi, z żoną, z mężem, z dziećmi, jak zarabia, jak rzetelne są te wglądy, jakie one przynoszą skutki innym osobom. Mniemanie o własnym wszechjasnowidzeniu i wszechjasnosłyszeniu no, może być urojeniem, proszę Państwa. Tych poziomów jasnowidzenia, jasnosłyszenia jest całe mnóstwo. To nie jest tak, że ktoś otwiera oko, trzecie oko powiedzmy i wszystko widzi, wszystko słyszy. Aczkolwiek zdarzają się osoby, które rzeczywiście widzą doskonale. No, pytałem kilka takich osób, tym mojego przyjaciela, no dobra, widzisz wszystko, ty nawet widzisz kosmitów, robi to na zawołanie. Dowolną rzecz go zapytać, on potrafi na każde pytanie znaleźć odpowiedź, ale życie prywatne mu się nie układa. No i pytam, jak ty to robisz, że nie modlisz się, że nie chcesz weryfikować tego z Bogiem? I powiedział mi prosto, Bogu nie widzi. Część właśnie osób jasnowidzących bardzo dobrze nie widzi Boga, w związku z tym, no, właśnie może dochodzić do takich wniosków. Po pierwsze własnej bezkarności, po drugie przyczynienie się do
bałwochwalstwa własnego i cudzego, no i przyniesienie kłopotów komuś. Tutaj też może narzucać się no, czwarta kwestia, poczucie bezkarności. No bo skoro się wszystko widzi, wszystko wie, no to, to właśnie ta bezkarność. Proszę Państwa, mamy wiele rodzajów jasnowidzenia, jasnosłyszenia. Jest to między innymi jasnowidzenie w czasie i przestrzeni, poza czasem i poza przestrzenią. Jasnowidzenie kosmitów, rozmowy z kosmitami, channelingi od kosmitów, ściąganie tutaj kosmitów. Są rozmaite channelingi. Na pomocą channelingów pan Walsh channelingował sobie, czy spisywał ołówkiem, co mu tam ktoś do głowy mówił, a no, osoba, czy ktoś się przedstawił, że jest Bogiem, więc on to tak napisał. Są jasnowidzenie, przepraszam, channelingi z Jezusem, no, z różnymi boskimi matkami, tego jest dość sporo. Jest jasnowidzenie narkomanów, alkoholików, szamanów, powstałe pod wpływem rozmaitych używek, narkotyków, alkoholi. Jest jasnowidzenie Jezusa, rozmaitych świętych postaci. Szczególnie tutaj wprawiają się w tym no, różne, rozmaite mistyczki Kościoła. Jest jasnowidzenie Boskiej Matki. To szczególnie widzą panowie, zakonnicy różni, różne postacie, no, spisują, co tam Matka Boska powiedziała chrześcijanom. Z kolei na wschodzie Tybet, buddyzm, pokazują się Indie, pokazują się ludziom inne boskie matki związane z tamtymi religiami, to nie są te postacie. To nie jest dokładnie ta sama postać Matki Jezusa, tylko inne kobiety, które urodziły tam innego Boga niż Jezus. Jest jasnowidzenie duchów, jest wreszcie jasnowidzenie osób, które przebywają w domach dla nerwowo i psychicznie chorych, rozmaitych szaleńców, ludzi obłąkanych. Ci też widzą, jasno słyszą. Także tych tematów do uzdrowienia, czy ścieżek jasnowidzenia jest mnóstwo. Jak zachować w tym trzeźwość i przytomność? No, ja, mając lęki i opory wielkie przed właśnie takimi osobami, jak wspomniałem 25 lat temu, dzisiaj miewam wglądy, co mnie bardzo cieszy, ale z tym, co się pokazuje, to od razu idę do Boga. Panie Boże, powiedz, pokaż, co to jest. Jak Ty to rozumiesz? Co z tym zrobić? Wiele tych wglądów u wielu osób no, może nosić, czy nosi nawet znamiona, albo jest wręcz atakiem. Bezpośrednią agresją czyjąś. Często wywołuje to boleści, rozmaite dolegliwości, problemy i cierpienia. Pomimo tego, że jest to atak energetyczny na poziomie no, astralnym, powiedzmy, tych energiach, człowiek doświadcza negatywnych tego skutków. Czy skutków negatywnych podpowiedzi, jak to ma miejsce u osób opętanych czy szaleńców. Oni coś słyszą, ktoś im mówi, że mają no, coś złego zrobić komuś bliźniemu i przedstawiają się jako Jezus, jako Bóg. No, różnie to bywa. Proszę, jako archanioły, proszę Państwa. No, różnie to bywa. Pytajmy Boga, weryfikujmy to wszystko, zanim no, stworzymy jakikolwiek problem dla siebie, także problem karmiczny dla własnej duszy, który no, trzeba by było poprzez szereg kolejnych inkarnacji duszy odpracować. Warto tutaj też przytoczyć tekst Edgara Cayce'ego, który podał jednemu z poszukujących Boga. Pamiętaj, nie ma drogi na skróty do świadomości boskiej siły, czyli do obecności Boga w Twoim życiu. Ta świadomość, czy ta obecność Boga jest częścią Twojej świadomości, ale nie może być urzeczywistniona tylko dzięki samym pragnieniom. Zbyt często powstaje tendencja do pragnienia i oczekiwania jej bez przyjęcia duchowej prawdy przy pomocy procesu mentalnego. A to jest mentalnego, czyli zrozumienia. Masz to zrozumieć, masz wiedzieć, masz się dopytać, masz wątpliwość, pytaj, Panie Boże, co to jest, jak to wygląda. A to jest jedyna droga prowadząca do celu, do nawiązania bezpośredniej relacji z Bogiem, bez pośredników. Nie ma drogi na skróty w metafizyce, w duchowości. I również nie ma znaczenia to, o co mówią ci, którzy mają
widzenia interpretują liczby lub czytają w gwiazdach. Dziękuję.